Cześć, witajcie moi drodzy. Dzisiaj dalej kontynuuję temacik trumian kwadratowy, a dokładnie zadania z parametrem, czyli wykorzystywanie własności funkcji kwadratowej w zadaniach. Funkcja kwadratowa, zadania z parametrem. Przygotowałem 4 czy 5, nie pamiętam, takich krótkich zadanek. Pierwsze z nich to jest takie. Wyznacz wzór trumianu kwadratowego w postaci ogólnej, wiedząc, że dla argumentu 2 osiąga ta funkcja wartość najmniejszą równą minus 3 i do wykresu funkcji należy punkt A o współrzędnych 4 i minus 1. Wyznacz wzór funkcji w postaci ogólnej. Postać ogólna to jest f od x, to się równa ax kwadrat plus bx plus c, gdzie a nie jest równe 0. Taka jest postać ogólna, taką mamy wyznaczyć. Co nie oznacza, że musimy zacząć od razu od postaci ogólnej, bo możemy wykorzystać postać kanoniczną albo postać iloczynową, a z tych postaci przejść dopiero do ogólnej. No i część ludzi stwierdzi, że skoro w postaci ogólnej, no to skupi się na tym wzorku, czyli ma wyznaczyć trzy parametry A, B i C. Stąd trzeba ułożyć trzy równania z tymi literkami. No i jakie to będą te równanka? Co nam ta treść daje? Dla argumentu 2 funkcja osiąga wartość najmniejszą równą minus 3. Wartość najmniejsza czy największa to zawsze jest Q. Czyli Q jest równe minus 3. I wartość najmniejsza czy największa osiągana jest zawsze dla argumentu P. To skoro dla argumentu 2, no to P równa się 2. Drugie równanie. I do wykresu funkcji należy punkt 4 minus 1. To znaczy, że wartość funkcji dla czwórki wynosi minus 1. Czyli f od 4 to się równa minus 1. No i podstawiamy za q, za p, za f od 4 i otrzymamy układ równy z literkami a i b. Q to jest minus delta przez 4a, czyli minus delta to jest b kwadrat minus 4ac, to jest minus delta przez 4a i to się ma równać minus 3. P to jest minus b przez 2a i to ma być równe 2. I f od 4, wartość funkcji dla czwórki, za x damy 4 do kwadratu 16, czyli 16a, 4 razy b, czyli dodać 4b i dodać c. To jest f od 4. No i to f od 4 ma się równać minus 1. Jest to bardzo uciążliwe. Oczywiście to nie jest takie trudne, to można spokojnie rozwiązać, ale troszkę to potrwa. Więc jak ktoś chce się pobawić, to można sobie to zadanko po moim filmiku rozwiązać i powinno wyjść tak, jak teraz ja zrobię drugim sposobem. Czyli mimo, że chcę osiągnąć postać ogólną, i tak zacznę od postaci kanonicznej, bo o wiele łatwiej będzie mi to zrobić. Skoro ja już mam P i Q, no to wykorzystam postać kanoniczną, czyli F od X to jest A, X minus P do kwadratu plus Q. Czyli wzór tej szukanej funkcji to będzie A, x minus 2 do kwadratu i dodać q, czyli dodać minus 3, czyli minus 3. No i w tym wzorku brakuje już tylko a. Ale wiem, że f od 4 to jest minus 1. F od 4 to jest minus 1. No to policzmy f od 4. Za x dam 4, czyli to będzie a, 4 minus 2, do kwadratu odjąć 3. To jest to f od 4 i to się ma równać minus 1. No i z tego równania już szybciutko policzymy a. 4 minus 2 to jest 2, do kwadratu 4, czyli 4a i to się ma równać, minus 3 przeniosę, to jest 3 minus 1, czyli 2. Zatem a to jest 1 druga. No i mam już postać kanoniczną, f od x to się równa a, czyli 1 druga, x minus 2 do kwadratu minus 3.
No i skoro chcieli postać ogólną, no to wykonuję działania i doprowadzę do postaci ogólnej, czyli jedną drugą przepiszemy, podnosimy do kwadratu, x kwadrat minus podwojony iloczyn, czyli 4x, dodać 2 do kwadratu, czyli 4, minus 3. No i to jeszcze wymnożymy i ostatecznie f od x to jest 1 druga x kwadrat minus 2 się skróci, czyli 2x. 1 druga razy 4 to jest 2, 2 minus 3 to jest minus 1. Czyli z tego układu, który tutaj ułożyłem, powinno Wam wyjść, gdybyście chcieli się bawić, że a to jest 1 druga, b to jest to przy x, czyli minus 2 i c to jest minus 1. No, chętnych zapraszam, poćwiczcie sobie, znaczcie na przykład b z pierwszego do drugiego, no do pozostałych stawiacie, macie dwie niewiadome, potem kolejną niewiadomą, aż dojdziecie do wszystkich trzech. Ale tak jak widzicie, łatwiej jest wykorzystać postać kanoniczną i szybciutko z kanonicznej dojść do ogólnej. Dobrze, drugie zadanko. Wyznacz wzór ogólny trójmianu, którego zbiorem wartości jest przedział od minus nieskończoności do 18 oraz do wykresu funkcji należą punkty a 3,10 i b minus 1, 10. Wzór postaci ogólnej, czyli jeszcze raz, tak jak w poprzednim, wpisujemy postać ax kwadrat plus bx plus c, gdzie a nie jest zerem. To jest postać ogólna. No to też mógłbym szukać trzech równań na literki a, b i c. No to jedna z równań to by było f od 3 to jest 10, drugie f od minus 1 to jest 10, a trzecie, skoro mam zbiór wartości, no to to 18 to jest q, prawda? Bo zbiór wartości to jest albo od minus nieskończoności do q, albo od q do nieskończoności. Więc ta 18 to jest q, więc mógłbym wpisać, że q to jest 18 i f od 3 równa się 10 i f od minus 1 równa się 10. No i z tych trzech równań otrzymam trzy równania na literki a i b. Oczywiście to nie jest taki krótki sposób, troszkę dłuższy, tak jak w poprzednim zadanku, ale gdybym się uparł, w miejsce q wpisuję minus delta, czyli minus b kwadrat minus 4ac, to jest minus delta przez 4a, to się ma równać 18. Teraz f od 3, za x dajemy trójeczkę, do kwadratu to jest 9, czyli 9a dodać 3b dodać c, to jest f od 3 i to się ma równać 10 i f od minus 1. Minus 1 do kwadratu to jest 1 i razy a to jest a, minus razy b, czyli minus b i plus c, to jest f od minus 1 i to się ma równać 10. No i rozwiązując ten układ otrzymamy a, b i c i będzie postać ogólna. No ale jest krótszy sposób. Znowu nie skupiajmy się na postaci ogólnej, że mamy ogólną otrzymać. To na końcu mamy już informację taką, że q to jest 18 i trzeba zauważyć, że skoro wartość taka sama, ta dziesiątka jest dla dwóch różnych argumentów, to wcześniej to już było podawane, że jak na przykład tu jest ta dziesiątka, gałązki jak są skierowane, skoro zbiór wartości to jest od minus nieskończoności do 18, to gałązki są w dół. Czyli dla minus 1, tu jest minus 1 i dla 3, o tak na oko, dla minus 1 i dla 3 jest ta sama wartość. W takim razie oś symetrii paraboli, czyli P, oś symetrii to jest x równa się P, ale P to będzie x1 plus x2 przez 2, czyli P to jest minus 1, dodać 3 przez 2. Jeśli mamy dwa punkty na paraboli i takie same drugie współrzędne, to P zawsze jest to x1 plus to x2 przez 2. Czyli 2 przez 2, czyli 1. No to mam q i mam też 1. I wykorzystam nie ogólną postać, tylko postać kanoniczną ax minus p, czyli minus 1 do kwadratu i plus q, czyli plus
18. No i w tym równaniu brakuje już tylko współczynnika a, no to na przykład podstawię do wzoru funkcji za x 3, a za f od x 10. Za f od x 10, a za x 3, 3 minus 1 do kwadratu plus 18. No i stąd wyliczę ten parametr a. 3 minus 1 to jest 2, do kwadratu 4, czyli 4a plus 18. Czyli 4a to się równa 10 minus 18, czyli minus 8, czyli a to się równa minus 2. No i postać kanoniczna to jest a, czyli minus 2, x minus 1 do kwadratu i dodać 18. Gdyby chcieli postać iloczynową, no to sobie przejdę z tej do iloczynowej, ale oni chcieli ogólną, ja oni w sensie autorzy tego zadanka, no to przechodzę do ogólnej, czyli podnoszę do kwadratu, x kwadrat, odjąć x razy 1 i razy 2, czyli 2x, dodać 1 do kwadratu i dodać 18. No i ostatecznie postać ogólna to jest minus 2x kwadrat, minus minus, czyli dodać 4x i minus 2, czyli dodać 16. I można się jeszcze upewnić, czy nie ma błędów. Za a dać 3 powinno wyjść 10. 3 do kwadratu to jest 9, razy 2 to jest minus 18. 3 razy 4 to jest 12 i plus 16. Minus 18 plus 16 to jest minus 2, plus 12, 10. Ewentualnie mogę wstawić minus 1. Minus 1 do kwadratu to jest 1 i minus 2, minus 1 i 4, czyli minus 4 i plus 16. Minus 6 plus 16 faktycznie jest 10. Zawsze sobie warto sprawdzać przy tego rodzaju zadankach, no bo pomylić minus plusem, tam często się dzieli przez 4 i się nie pisze 8 czwartych, tylko 4 ósme. Każdy się może przecież pomylić. Także zawsze zachęcam do sprawdzenia. Ok, to było drugie zadanko, teraz trzecie. Funkcja kwadratowa przyjmuje wartości ujemne dla argumentów z tego sumy tych przedziałów, a zbiorem wartości jest taki przedział. Wyznacz wzór funkcji w postaci ogólnej. Już wiemy, że z ogólnej raczej się nie korzysta, skoro mamy inne informacje. Jaka jest pierwsza? Że wartości ujemne funkcja przyjmuje, czyli f od x ma wartości ujemne dla argumentów od minus nieskończoności do minus 2 i od 3 do nieskończoności. Co nam to daje? To skoro wartości ujemne są w sumie tych przedziałów, to od minus 2 do 3 między tymi przedziałami muszą być wartości dodatnie, czyli wykres musi być nad osią. W takim razie dla samej minus dwójki i trójki wartości będą równe 0. Czyli to są miejsca zerowe. W takim razie wiemy, że x1 na przykład to jest minus 2, a x2 to jest 3. To wiemy z tej pierwszej informacji, że wartości ujemne są w sumie tych przedziałów. Natomiast zbiorem wartości funkcji jest taki przedział. Co to jest 125 drugich? Zbiór wartości zawsze to jest od minus nieskończoności do q, albo od q do nieskończoności. Tak czy owak, to 25 drugich to jest q. Czyli q to jest 25 drugich. Skoro mam q, to chciałbym mieć p. A jak mam x1, x2, no to p, to na to jest wzorek, to jest x1 plus x2 przez 2. Czyli x1 plus x2 to jest minus 2 dodać 3, czyli 1 przez 2. No to mamy już p i mamy q. No to napiszemy postać kanoniczną a x minus p, czyli 1 druga do kwadratu plus q, czyli 25 drugich. No i trzeba jeszcze znaleźć a. No to na przykład wstawię sobie za x3 i wartość ma być równa 0. To jest miejsce zerowe, czyli wiem, że f od 3 to jest równe 0. No i za x dajmy trójkę, czyli będzie a, 3 minus 1 druga,
to do kwadratu i dodać 25 drugich. To się ma równać 0. To na lewej to jest f od 3 i to się ma równać 0. Czyli a razy 3 minus 1 druga to jest 6 drugich minus 1 druga, czyli 5 drugich. I 5 drugich do kwadratu to jest 25 czwartych plus 25 drugich równa się 0. Pomnóżmy przez 4 obie strony, czyli będzie 25a plus 50 równa się 0. Czyli 25a to jest minus 50, czyli a to jest minus 2. A to się równa minus 2. No i wstawiamy do postaci kanonicznej, czyli f od x to się równa minus 2. X minus 1 druga do kwadratu i dodać 25 drugich. Chcieliśmy funkcję w postaci ogólnej, no to wykonamy jeszcze działania. Minus 2 podnosimy do kwadratu, x kwadrat, x razy 1 druga i razy 2, czyli minus x, plus 1 druga do kwadratu, czyli 1 czwarta i dodać 25 drugich. No to ostatecznie będzie minus 2x kwadrat, minus 2x, czyli plus 2x, minus i minus, czyli plus 2x. I tu jest minus 1 druga, czyli 24 drugie, czyli dodać 12. No i to jest postać ogólna. Można sobie jeszcze sprawdzić, czy dla minus dwójki na przykład wyjdzie wartość 0, czy dla trójki wyjdzie wartość 0. No już nie warto sprawdzać, czy dla jednej i drugiej będzie 25 drugich, bo to są ułamki. Jak ktoś już zna wzory wiety na przykład, to c przez a to jest iloczyn, czyli minus 6 i tak jest, a suma to jest 1. Wszystko gra. Dobrze, zadanko czwarte. Funkcja kwadratowa jest rosnąca w przedziale od minus nieskończoności do minus 2. Zbiorem wartości funkcji jest ten przedział od minus nieskończoności do 4. I f od minus 1 to jest 1. I podaj wzór funkcji w postaci ogólnej. I jeśli by istniała, to też w postaci iloczynowej. Iloczynowa będzie wtedy istnieć postać, jeśli będą miejsca zerowe dla funkcji. Ale to sprawdzimy potem. Co nam dają te informacje? Funkcja jest rosnąca w przedziale od minus nieskończoności do minus 2. Co to jest ta minus dwójka? Funkcja rośnie albo od minus nieskończoności do p, albo może rosnąć od p do nieskończoności. W każdym razie minus dwójka to na pewno jest p. Wiemy to z własności funkcji, czyli p to jest minus 2. To jest jedna rzecz. Zbiór wartości to jest przedział od minus nieskończoności do 4. Zbiór wartości to jest albo od minus nieskończoności do 4, jeśli gałązki są w dół, czyli do q ogólnie, albo od q do nieskończoności. Znowu to 4 to na pewno jest q. Q równa się 4. Mamy p i q, dlatego skupimy się na początku na postaci kanonicznej i wpiszemy wzór f od x to się równa a x minus p, czyli dodać 2 do kwadratu i dodać q. No i żeby znaleźć a, no to podstawię za x minus 1, a za f od x 1. Czyli za f od x dajemy 1, a za x minus 1. Czyli minus 1, dodać 2 do kwadratu plus 4. Czyli 1 przeniosę 4, czyli minus 3. To się równa a, minus 1 plus 2 to jest 1, do kwadratu 1, czyli to jest a. Czyli a równa się 3. Czyli postać kanoniczna to jest minus 3, x plus 2 do kwadratu i dodać 4. Na tym etapie już mógłbym sobie sprawdzić, czy dla minus 1 jest 1, szybciutko. Minus 1 plus 2 to jest 1, do kwadratu 1, minus 3 plus 4, 0. Teraz mieliśmy postać ogólną znaleźć, no to trzeba wymnożyć to znowu. Minus 3 podnosimy do kwadratu, czyli x kwadrat plus
2 razy x i razy 2, czyli 4x, dodać 2 do kwadratu, czyli 4, to jest minus 3x kwadrat, minus 12x i minus 12 plus 4, czyli minus 8. I taka byłaby postać ogólna. Teraz, czy tutaj są miejsca zerowe? Policzmy deltę. Delta to się równa b kwadrat, to jest 12 do kwadratu, czyli 144, minus 4 razy a i razy c, czyli 4 razy minus 3 i razy minus 8. 144 minus 4 razy 3 to jest 12 i 12 razy 8 to jest 96. No to to jest 4 i 48. Brzydka jest ta delta, ale na pewno jest większa od 0. Nie chce mi się tu liczyć pierwiastka z delty, choć mógłbym i policzyłbym x1 i x2. No tak możecie zawsze zrobić. Natomiast ja przejdę z postaci kanonicznej. Minus 3 x plus 2 do kwadratu plus 4 do postaci iloczynowej. Czyli wykorzystam wzór skróconego mnożenia. Włączę trójeczkę przed nawias. Z pierwszego zostaje ten nawias do kwadratu. Tu jest plus, czyli minus. I 4 trzecie. To się równa minus 3. I tu mam wzór skróconego mnożenia, to jest x plus 2 do kwadratu, a to 4 trzecie można zapisać pierwiastek z 4 trzecich do kwadratu. Pierwiastek z 4 trzecich, czyli 2 przez pierwiastek z 3 do kwadratu. A to jeszcze inaczej, można usunąć niewymierność, 2 pierwiastki z 3 przez 3 do kwadratu. Czyli a to jest x plus 2 do kwadratu, a b to jest 2 pierwiastki z 3 przez 3 do kwadratu. Czyli będzie x plus 2 minus 2 pierwiastki z 3 przez 3 i w drugim nawiasie x plus 2 i tu było minus, teraz będzie plus 2 pierwiastki z 3 przez 3. No, tego kwadratowego już nam nie trzeba. Tu dajmy sobie razy i to jest postać iloczynowa. No to skoro takie dziadostwo wyszło brzydkie, to pociągnijmy do końca jeszcze, gdybym nie robił z tego tym sposobem, czyli ze wzoru skróconego mnożenia, policzmy miejsca zerowe. Czyli liczmy tutaj dalej pierwiastek z delty. Pierwiastek z delty to jest pierwiastek z 48, to jest 3 razy 16, czyli 4 pierwiastki z 3. No i miejsca zerowe x1 to będzie minus b, to jest 12, minus pierwiastek z delty, czyli 4 pierwiastki z 3, przez 2a, czyli minus 6. Skrócimy sobie przez minus 2. Minus 6 przez minus 2 to jest 3. 12 przez minus 2 to jest minus... przez 2 skracaliśmy, dobra. Minus 2 to jest 3, minus 2 to jest minus 6 i minus to jest plus 2 pierwiastki z 3. I wtedy x2 to by było minus 6. Jak to było plus, to tutaj będzie minus 2 pierwiastki z 3 przez 3. Dobra, żeby to wyszło całkiem ładnie, to jeszcze sobie rozdzielę ten ułamek. Może przejdę na lewą stronę. Strasznie brzydkie liczby wyszły, ale to bardzo dobrze, żebyście się nie bali brzydkich liczb. Nie zawsze będzie 2, 3, 4 tylko. Czyli pociągnijmy dalej to x1. Rozbijamy, to jest minus 6 przez 3, czyli minus 2 i 2 pierwiastki z 3 przez 3 plus 2 pierwiastki z 3 przez 3. Natomiast x2 też rozbijamy, minus 6 przez 3 to jest minus 2 i minus 2 pierwiastki z 3 przez 3.
I ostatecznie, gdybym dał postać iloczynową, to mam a, czyli minus 3, x minus x1, to będzie minus minus, czyli plus 2 i minus 2 pierwiastki z 3 przez 3. I w drugim nawiasie będzie x minus, ten pierwiastek, minus minus, czyli plus 2 i plus 2 pierwiastki z 3 przez 3. No i spójrzmy, czy to jest to samo. Mamy minus 3, x plus 2, minus 2 pierwiastki z 3 przez 3, x plus 2 pierwiastki z 3 przez 3. Nie wiem jak waszym zdaniem, ale moim zdaniem zawsze tym wzorem skróconego mnożenia jest o wiele, wiele krócej zrobić. Jak się bawić w tą deltę i potem uwymierniać, nie uwymierniać, jest dwa razy więcej roboty, czyli do postaci iloczynowej, jeśli ona istnieje, to najłatwiej z kanonicznej przejść, wyłączając to trójeczkę przed nawias i zastosować wzór skróconego mnożenia. Dobra. To tak jeszcze na koniec tego zadanka mi się przypomniało. Jak będzie postać kanoniczna taka, f od x to się równa 2, x plus 3 do kwadratu i plus 6 na przykład. To tylko trzeba zauważyć, że kwadrat jest nieujemny, plus 6 to jest zawsze dodatnie. Dla dowolnego argumentu wartości tej funkcji są dodatnie. Czyli parabolka cała leży nad osią, nie ma w ogóle miejsc zerowych i wtedy stwierdzam, gdyby to było zadanie właśnie tego typu, żeby była postać iloczynowa, to stwierdzam, nie ma postaci iloczynowej. Musi być tu na przykład minus 6, tu już będzie wzór skróconego mnożenia, albo tutaj plus, a minus przy dwójce. Też będzie wzór skróconego mnożenia. Wybór jak zwykle zostawiam wam. Nie chcecie wzorków, wasza sprawa. Możecie zawsze sobie liczyć deltę. Dobra, no jeszcze jedno zadanko przygotowałem. Tak, piąte zadanko. Do wykresu funkcji kwadratowej należą punkty A, B, C i mamy wyznaczyć wzór funkcji w postaci ogólnej. Przepraszam. No to gdybym jednak zaczął od postaci ogólnej ax kwadrat plus bx plus c, gdzie a tam różne od zera, no to muszę ułożyć trzy równania na literki ABC. I to są te trzy równania właśnie wynikające z tego, że punkt należy do wykresu, czyli współrzędne punktu spełniają równanie tej funkcji. Zatem f od minus 2 ma się równać minus 10, f od 4 ma się równać też minus 10, i f od 1 ma się równać 2. To są te trzy równania, z których się zaraz pojawią literki a, b i c. Najpierw f od minus 2, za x dam minus 2 do kwadratu 4, czyli 4a. Minus 2 razy b, czyli minus 2b. I dodać c. To jest f od minus 2, ma równać się to 10. Teraz f od 4, 4 do kwadratu 16, czyli 16a plus 4b i plus c równa się minus 10. I ostatni f od 1, czyli 1 razy a to jest a, 1 razy b, czyli b plus c i to się ma równać 2. No i tu w tym zadanku już rozwiążę w końcu ten układ, bo zawsze mówiłem, że jest dłużej, ale jak to się rozwiązuje, układ równań, w których są trzy równania i trzy niewiadome, najprościej metodą podstawiania, na przykład z tego pierwszego, przepraszam, z ostatniego równania wyliczmy najlepiej c, czyli c zostawiamy na lewej stronie, 2 było na prawej i przenoszę minus a i minus b. Minus a i minus b. To sobie podkreślę i wkładam wszędzie, gdzie jest c, do tych dwóch pozostałych równań. Czyli 4a minus 2b. Zamiast c wpisuję plus 2 minus a minus b. To się ma równać minus 10. I do drugiego równania podstawiam 16a, dodać 4b i zamiast c dodać 2 minus a minus b. I to ma być minus 10.
No i w tym układzie już są tylko dwie niewiadome, a i b. Produkujmy 4a minus a to jest 3a, minus 2b i minus b to jest minus 3b i zostaje 2 na drugą stronę, czyli minus 2 to jest minus 12. 16a minus a to jest 15a plus 4b i minus b, czyli dodać 3b i minus 2, czyli dalej minus 12. Podzielmy obie strony pierwszego równania przez 3 i drugiego też przez 3. Czyli będzie a minus b równa się minus 4 i tu przez 3 to jest 5a plus b i to się równa minus 4. No i teraz mógłbym wyliczyć na przykład b z pierwszego lub z drugiego i podstawić do poprzedniego, ale tutaj sobie zrobię inaczej. Tu sobie na przykład dodam stronami. Wtedy się b zredukuje. Czyli jak dodam stronami, to mam a plus 5a, tu napiszmy, czyli 6a. B się redukuje, 4 minus 4 to jest 0. Przepraszam, nie odejmuję, tylko dodaję. Minus 4 plus 4 to jest minus 8, bo się wystraszyłem, że a mi wyszło 0. Nie? Jak a może wyjść 0. Jeszcze raz, 5a plus a to jest 6a, b się redukuje, minus 4 dodać minus 4 to jest minus 8, czyli a to się równa minus, przez 2 skrócimy, 4 trzecie. Dobra, jest a, to włóżmy to a na przykład do pierwszego, za to a dam minus 4 trzecie, przepisuję minus b i równa się minus 4. Czyli minus b to jest minus 4 dodać 4 trzecie, 3 razy 4, czyli minus 12 trzecich plus 4 trzecie, czyli minus 8 trzecich. Czyli b to się równa 8 trzecich. No i tutaj miałem c. C to się równa 2, minus a to jest dodać 4 trzecie i minus b, czyli minus 8 trzecich. 2 to jest 6 trzecich. 4 trzecie minus 8 trzecich, czyli minus 4 trzecie, czyli 2 trzecie. To jest C. Czyli wzór funkcji postaci ogólnej to jest ax kwadrat, czyli minus 4 trzecie x kwadrat plus bx, czyli plus 8 trzecich x i plus c, czyli dodać 2 trzecie. No i wypada sprawdzić, jak mamy takie nieprzyjemne ułameczki, nie liczby całkowite. Na przykład 3 dla jedynki wyjdzie wartość 2, bo ten punkt ma na wykresie być. Jak za x dam 1, to jest minus 4 trzecie plus 8 trzecich i plus 2 trzecie. To jest 4 trzecie, 6 trzecie, czyli 2. Gra. Gdybym chciał, to jeszcze minus 2 na przykład wstawię, ale mi się już nie chce. Wróćmy do tego zadanka i zróbmy to inną metodą. Ten wynik tu zapiszemy. Minus 4 trzecie x kwadrat plus 8 trzecich x i dodać 2 trzecie. Taki był wzór ogólny. A zrobimy teraz inną metodą, troszkę krótszą. Jak widzicie, branie od razu wzoru ogólnego zawsze daje dużo rachunków. No ale będą takie, że musimy robić właśnie w ten sposób, bo wystarczy, że tu nie dam minus 10, tylko na przykład 5. Czyli w żadnym z punktów nie będą dwie takie same, drugie współrzędne, co właśnie teraz wykorzystam i wtedy muszę robić taki układ. Mając 3 punkty na paraboli, muszę podstawić do układu, do wzoru ogólnego i rozwiązywać układ w ten sposób. Można też wyznacznikami, są różne metody, ale no, nie zawsze to jest takie przyjemne. Więc tutaj trzeba zauważyć od początku, że są takie same wartości przy y. W takim razie p to jest minus 2 plus 4 przez 2. Minus 2 plus 4 przez 2. Czyli 2 przez 2, czyli 1.
No i wtedy już piszę sobie postać kanoniczną. A x minus p to jest minus 1 do kwadratu plus q. I muszę znaleźć a i q i wtedy już będę miał postać kanoniczną. Z niej szybciutko przejdę do postaci ogólnej. Więc podstawmy sobie jakieś punkciki, na przykład ten punkcik, czyli za f od x dajemy 2, czyli 2 to się równa a, za 2 dajemy, za x dajemy 2, czyli to będzie 2 minus 1 do kwadratu plus q. I drugi punkcik wstawimy sobie na przykład, nie, tu się dałem za x przecież 1, jeszcze raz. Ten punkcik wstawiam, czyli dwójkę daję za f od x, a za x daję przecież jedynkę, czyli będzie 1 minus 1 do kwadratu plus q. I teraz dam na przykład ten punkcik za f od x minus 10, a za x daję 4, czyli 4 minus 1 do kwadratu plus q. Tutaj szczęśliwie mamy już 1 minus 1 to jest 0, więc tego a w ogóle nie będzie, bo to jest 0. I wychodzi, że q równa się 2. Q już mamy. No i podstawimy do drugiego równania. Minus 10, 4 minus 1 to jest 3, do kwadratu 9. Czyli 9a i dodać q, czyli dodać 2. Czyli 9a to się równa minus 12, czyli a to się równa minus 12 przez 9. Skrócimy przez 3, to jest 4 trzecie. No i jak widać, to a się zgadza. No i mam już postać kanoniczną, czyli f od x to się równa minus 4 trzecie, x minus 1 do kwadratu i dodać q, czyli dodać 2. A z kanonicznej przechodzimy już do iloczynowej. Czyli podnoszę do kwadratu, x kwadrat, podwojony iloczyn odejmuję, to jest 2x, dodać 1 do kwadratu, czyli 1 i dodać 2. Ostatecznie minus 4 trzecie x kwadrat, minus i minus, czyli plus 8 trzecich x i tu jest minus 4 trzecie i dodać 2, 2 razy 3, czyli 6 trzecich, czyli plus 2 trzecie. Minus 4 trzecie plus 8 trzecich plus 2 trzecie, czyli jest tak samo. No i kolejny raz się okazało, że nieużywanie postaci ogólnej, chcąc ją otrzymać na końcu, jest o wiele, wiele krótsze. Czyli z iloczynowej korzystać, z kanonicznej jest 2 razy szybciej. Nikt Wam nie zabroni robić tylko metodą taką, żeby wykorzystywać tylko postać ogólną. Mam nadzieję, że Was przekonałem właśnie do tego, żeby tak nie robić. No to dzięki za uwagę. Tyle na dzisiaj. Troszkę było długo, ale chciałem troszkę więcej Wam tych informacji przekazać, bo słyszałem od niektórych, że tam są problemy na początku. Nie będzie problemów, jeśli znacie teorię, pamiętajcie, czyli własności funkcji kwadratowej. Na razie.